Zmienna pogoda w miesiącu marcu nie nastrajała optymistycznie. Pomimo tego prace drogowe wykonywane były nieprzerwanie. W kwietniu wzdłuż ulicy Międzyrzeckiej wykonywane były prace związane z uzbrojeniem terenu w kanalizację deszczową oraz gazociągi. Grunt został przygotowany do rozpoczęcia prac brukarskich oraz budowy ścieżek rowerowych. Na nasypie wiaduktu formowany oraz zagęszczany teren wzmocniono kolumnami DSM. Mur oporowy wzmacniany jest koszami gabionowymi. Konstrukcja wiaduktu jest praktycznie gotowa. Do wykonania pozostały tylko prace wykończeniowe oraz uformowanie dojazdów.